Lesempre un tango. Tytuł Tango Argentino, który jest motywem przewodnim książki, którą trzymam w tej chwili w rękach. Książka zbudowana w postaci leporello, poza tekstami autora, które zostały też przetłumaczone na język angielski. Zawiera zapis nutowy Tytułowego utworu. O czym jest ta książka, dlaczego ten zapis nutowy? Otóż książka jest wynikiem przemyśleń autora, jego pragnień związanych z opowiedzeniem historii o dziadku, który całe życie prowadził działalność artystyczną. A mianowicie dziadek jest muzykiem. Dziadek gra. Grał, bo w tej chwili już nie gra. Ten proces się zakończył. Grał na różnego rodzaju imprezach, zabawach. I autor Karol, Karol Szymkowiak postanowił utrwalić, stworzyć wizję w postaci książki tej takiej opowieści o tym dziadku, o jego życiu, o tym, co się wydarzyło i co miało wpływ, jak rozumiem, jak później powiem tutaj pewnie na samego autora. Książka nie jest książką dokumentalną. Ten fotobóg jest opowieścią artystyczną. Zawiera mnóstwo fotomontaży. Dzięki tej budowie Leporello możemy oglądać obrazy na różny sposób albo w postaci pojedynczej karty, którą sobie oglądamy tutaj zdjęcie. Jak również po rozwinięciu uzyskujemy dodatkowy obraz, który Stanowi większą, większą serię, większy pogląd, większą opowieść i tworzy nowe spojrzenie na te zdjęcia, które tu ze sobą sąsiadują. Cóż w tej książce możemy znaleźć? Otóż jest tu część zdjęć zebranych przez autora wcześniej z archiwów rodzinnych, które zostały wkomponowane często. W innego rodzaju obrazy zrobione przez samego artystę, fotografa. Tutaj występuje często zasłona, która jest symbolem, i z początku. Przeglądając po raz pierwszy, bo to już nie jest moje pierwsze oglądanie tej książki, ona jakby tworzyła takie wrażenie, że ma coś zamknąć, że ona się jakby na koniec zamyka. Aczkolwiek cała historia nie jest zamknięta, i ta zasłona też otwiera jakby nowe rozdziały. Tutaj widzimy wzmontowane zdjęcia stanowiące dodatkową opowieść. Bo Tutaj widzimy bardzo szerszy obraz, jak sobie możemy zobaczyć, gdzie tu dziadek z babcią, jego historia, jak grał w małych zespołach, jak grał sam i w dużych, całe życie był artystą. Przeglądając tę książkę po raz kolejny, odniosłem takie wrażenie, że jakby ta cała historia miała bardzo duży wpływ na autora książki. Tutaj w trakcie, w tej książce trafiamy na zdjęcia tego akordeonu dziadka, który, jedno tam ze zdjęć, który topi się w wodzie. Dla mnie osobiście, to jest taka subiektywna ocena, skojarzyło mi się to z tym, że odejście dziadka na emeryturę, który dzisiaj już nie gra w żaden sposób i oddanie tego instrumentu, przeniosło nas w nowy wymiar bardziej autora, czyli Karola Szymkowiaka, który wziął do ręki inne narzędzie, ale duch artystyczny w tej rodzinie pozostał, jest kontynuowany. Dla mnie to jest właśnie taki rodzaj opowieści, historia tego domu, fragmenty, które są tutaj pokazane. Dzisiaj już, jak wiemy, od autora nie ma dostępu do tego mieszkania, które zostało tu sfotografowane, utrwalone na tych kartach. Autor też w trakcie zostawia nam trochę miejsca, tworząc puste przestrzenie, do tego, żeby można było na końcu tej przestrzeni znaleźć znów motyw opowiadający dalszy ciąg historii. Dzięki tym przestrzeniom zyskujemy Chwilę spokoju na kontemplację tego, co widzimy na obrazie. Jak została wydana książka? No, książka, jak widać, jest w grubych dwóch oprawach. Jest z tekstem napisanym przez autora. Wydana jak dotychczas w jednym egzemplarzu, aczkolwiek wiem od autora, że planuje zrobienie dziesięciu takich egzemplarzy. Duży wkład tutaj miała Agnieszka Śdziabek, która jest główną projektantką te, tej książki. Razem zresztą z autorem to tworzyli. Na rewersie, na tym Leporello widać trochę klejenia, natomiast pomimo ręcznej pracy, na stronie, tutaj na tej awersie, gdzie przeglądamy obrazy, w zasadzie. Są bardzo mało widoczne składania i sklejenia, więc widać, bardzo się tutaj ręczna domowa praca z, 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 przydała. Znaczy, bardzo się postarali autorzy do przygotowania tego w dobry sposób. Tekst tłumaczyła Maria Brona Jaworska, a samo lesem Preun Tango kompozytorem tego jest Aldo Maietti. I próbowałem odnaleźć ten utwór w wykonaniu Aldo Maiezi. No, na razie mi się nie udało, ale jestem na dobrej drodze, żeby również kawałek tej muzyki posłuchać i poczuć klimat, bo myślę, że wtedy w pełni moglibyśmy odebrać tę tą treść, którą tutaj mamy. Czyli w tle grające takie tanga argentino, które opowiada historię tego artysty. Wracamy do okładki. Jeszcze jest taka dodatkowa rzecz, a mianowicie jest jedno zdjęcie, które jest rzeczywiste współczesnym zdjęciem dziadka w całej książce. Ono jakby nie jest elementem książki. To zdjęcie jest taką wkładką. Ono jest tutaj osobno, luzem że po prostu jeszcze ten dziadek występuje tutaj na zdjęciu, w takim, jakby, tak jak wygląda dzisiaj współcześnie. Myślę, że jest to propozycja warta obejrzenia, warta również wysłuchania historii, która się za tym kryje, czyli opowieści autora, co zamierzam wkrótce zrobić, więc Zapraszam na ciąg dalszy, który będzie wywiadem z autorem. Na dzisiaj już kończymy. Dziękuję za uwagę dla Polish Photobook Review. Tadeusz Korach.